Zachowało się zdjęcie przedstawiające jej wizerunek. Widzimy na nim podstarzałą kobietę w czarnym habicie. To zakonnica, która 70 lat temu została oskarżona o pozbawienie życia 177 osób. Najgorsza kobieta stulecia, tak określała ją grecka prasa. Jako przełożona tajemniczej sekty zarządzała odciętym od świata klasztorem. Budził on grozę wśród okolicznych mieszkańców. Za jego murów często było słychać przerażające krzyki. Z tym miejscem łączono masowe zaginięcia kobiet. Matka Mariam, przez swoją chciwość i żądzę władzy, była pozbawiona wszelkich skrupułów. Ta historia wciąż owiana jest tajemnicą, bo właściwie nie mamy pewności, ile ludzkich istnień tak naprawdę miała na swoim sumieniu. Zakonnica do dziś ma w Grecji zwolenników, którzy bronią jej dobrego imienia, sugerując, że padła ofiarą czarnej propagandy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Grecka rodzina Spirides wyemigrowała do Ameryki pod koniec XIX wieku. Ich syn, Christos, zamieszkał ze swoją żoną, również Greczynką, w mieście Toledo w Ohio. Oboje z racji urodzenia byli już obywatelami Stanów Zjednoczonych. Gdy kobieta zaszła w ciążę, postanowili, że ich córka przyjdzie na świat w ojczyźnie ich przodków. Dlatego pod koniec roku 1930 młodzi małżonkowie popłynęli do Aten, gdzie kilka miesięcy później urodziła się Simela. Krótko po porodzie ponownie wsiedli na pokład Transatlantyka, tym razem po to, aby wrócić ze swoją córką do domu. Na podróż w obie strony wydali niemal wszystkie swoje oszczędności. Simela aż do osiągnięcia pełnoletności nie odwiedziła już Grecji. Rodzinne opowieści o skąpanej w słońcu krainie starożytnych bogów, słynnych filozofów oraz bohaterów epopei Homera od samego dzieciństwa robiły na dziewczynie ogromne wrażenie. Do tego stopnia, że gdy dorosła, postanowiła na własne oczy ujrzeć najpiękniejsze, zdaniem jej dziadków, miejsce na ziemi. W końcu udało się jej namówić swoich rodziców, aby ci pozwolili jej udać się na wymarzone wakacje do Grecji, będącej wówczas królestwem. Na początku 1949 roku dziadkowie Simeli zmarli w krótkim odstępie czasu. W testamencie większość swojego majątku zapisali jedynej wnuczce. Był to ich duży dom oraz spora suma pieniędzy, których część osiemnastolatka postanowiła wydać na podróż do Hellady. Latem tego samego roku Simela przybyła do Aten. Dwa miesiące później państwo Spirides osobiście udali się do Nowego Jorku, gdzie z utęsknieniem oczekiwali na wpłynięcie statku z Europy. Jednak ku ich ogromnemu zaskoczeniu i jeszcze większemu zmartwieniu okazało się, że na jego pokładzie nie było ich córki. Simela nie wróciła z greckich wakacji. Może spóźniła się na swój rejs, a może ojczyzna ich przodków spodobała się młodej dziewczynie tak bardzo, że postanowiła zostać w niej trochę dłużej. W ich głowach natychmiast pojawiło się kilka podobnych myśli, ale żadna z nich nie zakładała jeszcze wtedy, że mogło wydarzyć się coś złego. Mijały jednak kolejne miesiące. Z Grecji przypływały do Ameryki kolejne statki, a na ich pokładzie także nie było Simeli. W dodatku nie przychodziło od niej żadne listy, w których próbowałaby wyjaśnić, dlaczego nie wróciła. Późną jesienią 1949 roku postanowił osobiście popłynąć do Grecji, aby sprowadzić córkę do domu. W jej poszukiwaniu przemierzył całe Ateny wzdłuż i wszerz. Nigdzie jej nie znalazł. W akcie desperacji postanowił odwiedzić swoich dalekich krewnych, których tak naprawdę nigdy nie widział na oczy. Uznał jednak, że nie ma już nic do stracenia. Może jego córka usłyszała o nich od swoich dziadków i postanowiła u nich przez jakiś czas pozostać. Mieszkali oni w oddalonej około 30 km od Aten nadmorskiej wiosce Kakifalasa. Jak się sam wkrótce przekonał, był to zaskakująco dobry trop, a niecodzienna nazwa tej urokliwej wsi, którą można przetłumaczyć jako Złe Morze, okazała się być niezwykle trafna. Przywitano go tam z otwartymi ramionami, jednak nikt nic nie wiedział o jego zaginionej córce.
Mężczyzna usłyszał jednak plotki, które zmroziły mu krew w żyłach. Ludzie plotkują zawsze i wszędzie, a w tych plotkach prawda zwykle nie ma większego znaczenia. Z opowieści miejscowych Christos dowiedział się, że do klasztoru niedaleko ich wioski jakiś czas temu przybyć miała młoda dziewczyna, podobno Amerykanka, ale mówiąca po grecku. I że w klasztorze tym od dawna działy się rzeczy straszne. Nocami zza murów słychać było krzyki oraz płacz i jęki kobiet. A kto raz tam wejdzie, już nigdy nie opuści tego miejsca. Nikt z miejscowych nie wiedział, czy była to prawda. Jednak ojciec zaginionej uwierzył, że tą mówiącą po grecku Amerykanką mogła być jego córka. Od greckiej policji usłyszał, że wstąpienie do klasztoru nie jest w ich kraju żadnym przestępstwem, więc nic w tej sprawie zrobić nie mogą. No chyba, że ojciec miałby jakiś dowód, że jego córka znalazła się w tym miejscu wbrew swojej woli. On jednak takiego dowodu nie miał, więc rozczarowany wrócił do Ohio. Ale postanowił, że nie odpuści, dopóki nie pozna prawdy o losie córki. Po powrocie do domu skontaktował się z biurem FBI w swoim stanie. Pod koniec 1949 roku do Grecji przybyło dwóch agentów federalnych. We współpracy z miejscową policją udało im się wytropić Amerykankę. Ich raport potwierdził, że przebywała ona w monasterze, który wskazał jej ojciec. Okazało się wtedy, że Simela wstąpiła do klasztoru z własnej woli. Co więcej, tuż po przyjęciu przepisała na przełożoną klasztoru, zwaną w prawosławiu Ichumenią, swoją niedawno odziedziczoną po dziadkach posiadłość oraz wszystkie oszczędności. Młoda kobieta odmówiła agentom FBI powrotu do Stanów Zjednoczonych. Źródła milczą na temat tego, czy kiedykolwiek zobaczyła się później ze swoimi rodzicami, ale jej poszukiwania sprawiły, że z nieprzychylnymi plotkami na temat tego klasztoru zapoznała się grecka policja. Jedna z nich mówiła, że pewnej nocy kilku wieśniaków zaniepokojonych przeraźliwymi krzykami dochodzącymi zza murów klasztoru postanowiło sprawdzić, co się tam działo. Dość mocno wzmocnieni spożytym alkoholem, niezauważeni przez nikogo, wkradli się do środka. W jednym z pomieszczeń odnaleźli starszą kobietę. Była zupełnie naga, kompletnie wychudzona i brudna, a do tego przykuta żelaznym łańcuchem do ściany. Krzyczała. I to właśnie jej krzyk słyszeli wcześniej. Próbowali ją uwolnić i wyprowadzić na zewnątrz, ale uwięziona w klasztornej celi kobieta uparcie odmawiała udzielenia jej jakiejkolwiek pomocy. Nie chciała nawet, aby mężczyźni zdjęli z niej ciężkie łańcuchy. Jednocześnie stwierdziła, że poprzez swoje fizyczne cierpienie zbliża się do Boga. Zamierzaliśmy to wyjaśnić, jednak aby wszcząć śledztwo w tej sprawie, potrzebowaliśmy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. A takiego wciąż nie było, ponieważ okoliczni mieszkańcy w ogóle nie chcieli z nami na ten temat rozmawiać. Dlatego mieliśmy kompletnie związane ręce. Nic nie mogliśmy zrobić. Sytuacja zmieniła się diametralnie dopiero w marcu 1950 roku, kiedy do prokuratury w Atenach wpłynął list napisany przez niejaką Helenę Pappas. Ta zdesperowana kobieta postanowiła zgłosić greckim władzom, że jej matka po przyjęciu do klasztoru w pobliżu wsi Kakifalasa została przez tamtejszą siostrę przełożoną o imieniu Mariam, która sama siebie nazywała papieżycą, siłą zmuszona do przekazania jej całego swojego majątku. Pani Pappas zapewniała, że jej matka nigdy nie zrobiłaby tego z własnej woli. Jednocześnie nadawczyni listu oskarżyła władze klasztoru o stosowanie szantażu i gruźb, również wobec wielu innych znajdujących się w klasztorze osób. Ateńska prokuratura przekazała list policji, a ta w końcu dostała pretekst do rozpoczęcia oficjalnego śledztwa. Na jego pierwsze wyniki nie trzeba było czekać długo. Już wkrótce zaczęły wychodzić na jaw niezwykle niewygodne fakty, związane nie tylko z okrytym złą sławą prawosławnym klasztorem, ale przede wszystkim z mocno kontrowersyjną, rządzącą nim zakonnicą, nazywanej przez swoich wyznawców Matką Mariam.
pochodziła z okolic dzisiejszej Keratei, położonej około 30 km na południowy wschód od Aten. Miała około 17 lat, gdy w roku 1900 porzuciła swoje wiejskie życie pracownicy fabrycznej, aby zostać prawosławną zakonnicą. Zmieniła wtedy swoje imię, Marina Sulakiotis, stała się siostrą Mariam. Punktem zwrotnym w jej życiu było poznanie pewnego zbuntowanego księdza, którego nazywano ojcem Mateuszem. Ten prawosławny duchowny w roku 1923 otwarcie potępił swój kościół za przyjęcie tak zwanego nowego kalendarza. Ojciec Mateusz sprzeciwił się wprowadzonej przez grecki kościół prawosławny zmianie, jaką było wprowadzenie reformy kalendarza liturgicznego, polegającej na zaadaptowaniu poprawionego kalendarza w miejsce stosowanego dotychczas kalendarza juliańskiego. Ksiądz postanowił opuścić swój kościół i założyć własną sektę starokalendarzowców. Jednocześnie sam ogłosił się biskupem. Jedną z jego pierwszych zwolenniczek została właśnie siostra Mariam. Stała się ona także jego najważniejszą powiernicą. Gdy niedługo później odziedziczyła po rodzicach wiejski dom, od razu przekazała go swojemu duchownemu nauczycielowi. Nowa sekcja szybko się rozrastała, przyjmując do siebie coraz większą rzeszę oddanych zwolenników. A ci hojnie wspierali starokalendarzowców datkami. Opiekę nad wszystkimi finansami ojciec Mateusz powierzył Mariam, która, jak się miało wkrótce okazać, miała niezwykły talent do robienia interesów. Wiosną 1925 roku za uzbieraną kwotę kupiła dwa domy swoich byłych sąsiadów. Następnie sprzedała je za cenę kilka razy wyższą. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczyła na zakup 7 akrów ziemi na porośniętym sosnami kalabaryjskim wzgórzu nieopodal wioski Kakifalasa, około 7 kilometrów na wschód od Keratei. Nauczyciel i jego uczennica wspólnie podjęli decyzję, że miejsce to będzie idealne na budowę ich własnego klasztoru. Najpierw wybudowali dwa budynki klasztorne. Jeden przeznaczony dla mnichów, drugi dla mniszek. Później powstała jeszcze niewielka kaplica do wspólnego użytku. Nazwali go klasztorem wejścia do świątyni Najświętszej Matki Bożej Uzdrowicielki na Sosnowym Wzgórzu. Wykorzystując rzekome korzyści zdrowotne wynikające z jego położenia na znacznej wysokości, starokalendarzowcy zaczęli oferować miejscowym ludziom bezpłatne leczenie gruźlicy. Swoją największą popularność klasztor zyskał tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. Stać ich było na dokupowanie kolejnych działek ziemi, aby poszerzyć powierzchnię swojego klasztoru. Skąd mieli na to pieniądze? Postarała się o to siostra Mariam, a właściwie matka Mariam, jak już ją wtedy nazywano. Nie bez powodu, bo choć wciąż głową klasztoru zostawał ojciec Mateusz, to faktyczną władzę nad wszystkim sprawowała jego zaufana zakonnica. Jej pozycja wzrosła jeszcze bardziej, gdy niedługo później mocno już schorowany, dobiegający do 80 Mateusz niemal całkowicie wycofał się z klasztornego życia. Przez większą część czasu pozostawał zamknięty w swojej skromnej celi. Tam oddawał się modlitwom. W tym czasie matka Mariam robiła wszystko, aby zapewnić funkcjonowanie klasztoru. Otrzymywane datki od wiernych przestały być wystarczające. Dlatego wprowadziła zasadę, że każda przyjęta do klasztoru osoba, jeszcze przed otrzymaniem święceń zakonnych, musiała z własnej woli przepisać na matkę przełożoną cały swój dobytek, bo jak sama twierdziła, tylko kompletne ubóstwo pozwalało zbliżyć się do Boga Stwórcy, a ludzie chcąc dostąpić tego niewątpliwego zaszczytu, chętnie oddawali jej wszystko, co mieli. Jedną z takich osób była wspomniana wcześniej Amerykanka greckiego pochodzenia. Gdy w roku 1950 Mateusz zmarł, Mariam została jego oficjalną następczynią. Jeszcze bardziej skupiła się na gromadzeniu klasztornych funduszy. W tym celu wysłała do pobliskich wsi i miasteczek wielu mnichów i mniszki w poszukiwaniu zamożnych panien lub wdów, które skłonne były oddać posiadany majątek w zamian za swoje zbawienie.
Dodatkowo rozszerzyła działalność na prowadzenie sierocińca dla dzieci, których rodzice zginęli lub zaginęli podczas ostatniej wojny. Prowadzone przez grecką policję śledztwo wydawało się coraz bardziej potwierdzać istniejące plotki, zwłaszcza te, które mówiły, że w klasztorze miało dochodzić do rzeczy strasznych i że przekazywanie majątków przyszłych zakonnic nie zawsze odbywało się dobrowolnie. Do tego doszły graniczące z pewnością przypuszczenia, że słyszane przez miejscowych wieśniaków krzyki dochodzące za klasztornych murów w rzeczywistości mogły być wynikiem stosowania w tym miejscu tortur. Postanowiono nie czekać dłużej i w końcu poznać prawdę o tym okrytym złą sławą miejscu. Nocą 4 grudnia 1950 roku specjalna grupa złożona z 85 policjantów siłą weszła na teren klasztoru. Towarzyszył im sędzia śledczy z Aten oraz zastępca prokuratora okręgowego. Na wszelki wypadek sprowadzono także kilku lekarzy. Najpierw napotkaliśmy się na kilka sal, w których spały małe dzieci. Było ich blisko 40. Postanowiliśmy je wszystkie wyprowadzić z obiektu. Aby tego dokonać, musieliśmy je siłą wyrwać z rąk obecnych tam zakonnic. Stan ich wszystkich lekarze określili jako ogólnie dobry, ale i tak uznaliśmy, że lepiej im będzie w świeckim sierocińcu. Tamtej nocy uwolniono także kilka kobiet. Natrafiono na nie w piwnicach. Były nagie, wyraźnie niedożywione, brudne i chore. Niektóre z nich przykuto do ściany ciężkimi, żelaznymi łańcuchami. Liczono, że ich przesłuchanie dostarczy ostatecznych dowodów na przestępczą działalność sekty. Okazało się jednak, że nie było to takie proste, jak przypuszczała grecka prokuratura. Wszystkie uwolnione kobiety twierdziły zgodnie, że w piwnicach znalazły się wyłącznie z własnej woli. Że w ten sposób, przez umartwianie się i znoszenie cierpień fizycznych, pragnęły jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. W chwili wstąpienia do klasztoru rzeczywiście przepisały swoje majątki matce Mariam, ale uczyniły to całkowicie dobrowolnie, niekiedy nawet błagając o odebranie im wszystkich materialnych dóbr. Mariam Sulakiotis została aresztowana i osadzona w więzieniu, gdzie czekać miała na swój proces. Kilka dni później grecki kościół prawosławny, który do tej pory przymykał oczy na działalność starokalendarzowców, oficjalnie ostro potępił tę sektę. A kościelni hierarchowie zaczęli domagać się od greckich władz przykładnego i przede wszystkim surowego ukarania winnych tego skandalu. Podobny ton zaprezentowała tamtejsza opinia publiczna. Prasa ostro krytykowała przełożoną klasztoru na Sosnowym Wzgórzu, oskarżając ją o niesłychane zbrodnie. Nagle wszystkie plotki urosły do rangi najprawdziwszej prawdy. Grecy byli wstrząśnięci tym, co przez kilka następnych tygodni czytali w gazetach i domagali się najsurowszego wyroku. W styczniu 1951 roku sekta starokalendarzowców, zwana również przez niektórych Mateuszowcami, została zdelegalizowana przez grecki kościół, a przynależność do niej była od tej chwili surowo zabroniona dla wszystkich greckich wiernych. Podczas przeszukania klasztornych zakamarków znaleziono ukryte złoto oraz klejnoty warte ponad 10 milionów ówczesnych drachm, czyli równowartość dzisiejszych 80 tysięcy dolarów. Zabezpieczono także gotówkę w wysokości ponad 130 milionów drachm, co daje dziś mniej więcej milion dolarów. Okazało się także, że Mariam w chwili aresztowania była właścicielką ponad 300 domów i gospodarstw rolnych. Prokuratura zamierzała oskarżyć 68-letnią zakonnicę o wieloletnie wyłudzanie majątków poprzez szantaż, stosowanie gruźb i tortur, głodzenie, bezprawne uwięzienie oraz przemoc psychiczną. Takie zarzuty w zupełności wystarczyłyby, aby zgodnie z greckim prawem skazać zakonnicę na długoletnie więzienie. Pojawił się jednak problem. Nie było na to wszystko absolutnie żadnych dowodów. Władze zdawały sobie sprawę, że rozpoczęcie procesu w tym momencie prawdopodobnie zakończyłoby się uniewinnieniem.
Dlatego postanowiono za wszelką cenę znaleźć obciążające ją dowody w postaci zeznań naocznych świadków jej zbrodniczej działalności. Ale aby ktokolwiek zdecydował się na współpracę z policją, trzeba było go zapewnić, że uwięziona zakonnica nie będzie w stanie się na nich zemścić za obciążające ją zeznania. Tylko jak zatrzymać w więzieniu kogoś, przeciwko komu nie ma się żadnych dowodów? Grecy znaleźli na to sposób. Długo przeglądaliśmy całą zabezpieczoną na miejscu dokumentację i w końcu odkryliśmy to, czego potrzebowaliśmy. Okazało się, że w klasztorze uprawiano oliwki, które sprzedawano na Cyprze bez wymaganych w naszym kraju pozwoleń. Oskarżyliśmy więc zakonnicę o nielegalny eksport oliwek poza Królestwo Grecji. Zyskaliśmy w ten sposób trochę czasu na zebranie dowodów jej zbrodni. Do tego doszedł jeszcze nielegalny import, m.in. opon oraz materiałów tekstylnych. Za brak nieodpowiednich pozwoleń, nieuiszczenie opłat urzędowych oraz należnych podatków, czyli za działanie na szkodę Królestwu Grecji, sąd skazał zakonnicę na 2 lata i 2 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Zgodnie z oczekiwaniami, kobieta została w więzieniu, a policjanci wzięli się do pracy. Jeszcze raz przesłuchano wszystkich mnichów i mniszki mieszkające w klasztorze na Sosnowym Wzgórzu. Łącznie blisko 400 osób. Większość z nich podtrzymywało swoje wcześniejsze zeznania. Wskazywali jednogłośnie, że wszystkie oskarżenia były fałszywe. Jednak znalazło się kilkunastu świadków, którzy zdecydowali się przedstawić zupełnie inny obraz tego, co działo się za zamkniętymi murami klasztoru. Na podstawie tych zeznań sporządzono akt oskarżenia. Obejmował on 7 morderstw, jakich miało dopuścić się zakonnica. Na podstawie zeznań naocznych świadków opisano je dość dokładnie. Cała 5-osobowa rodzina Baka, składająca się z ojca, matki i trojga ich dzieci, wstąpiła do klasztoru po namowach mniszek, które pewnego dnia ugościli w swoim wiejskim domu. Dobrowolnie przekazali cały swój majątek matce Mariam. Jednak gdy po jakimś czasie zorientowali się, że warunki panujące w tym miejscu były dalekie od tych, jakich się spodziewali, postanowili odejść. Jednocześnie chcieli unieważnienia podpisanych przez siebie dokumentów poświadczających darowiznę. Uchudzili zadość bogatych rolników, więc opuszczenie przez nich klasztoru byłoby ogromną stratą. Za nieposłuszeństwo wobec matki przełożonej, pan i pani Baka trafili na 6 miesięcy do pomieszczenia pełniącego funkcję izolatki. Tam otrzymywali minimalne porcje pożywienia i wody. Ich dzieci przeniesiono do klasztornego sierocińca. Po zakończonej karze małżeństwo opuściło swoje więzienie. Oboje byli już wtedy bardzo chorzy. Kobieta zapadła w śpiączkę, z której już się nie wybudziła. Niedługo po niej zmarł także jej mąż. Kolejnymi ofiarami byli małżonkowie o nazwisku Panagiotopoulos. Mieli oni zostać siłą przymuszeni do oddania swojego domu. Gdy to zrobili, oboje zmarli w krótkim odstępie czasu. Przyczyny ich śmierci nie udało się ustalić. Pani Michalaku chorowała na gruźlicę. Lekarze nie potrafili jej wyleczyć, więc w nadziei na odzyskanie zdrowia przybyła do klasztoru. W ramach kuracji zamknięto ją w oddzielnej celi, gdzie wkrótce zmarła. Oczywiście najpierw przepisując cały swój majątek na matkę Mariam. Poza tymi 5 ofiarami, które możemy nazwać cywilnymi, były także 2 zakonnice. Zdaniem świadków dość pyskate i wulgarne, które nie chciały ślepo przestrzegać surowych reguł zakonnych. Siostra Teodota i siostra Maria za swoje grzechy otrzymywały stosowną pokutę. Polegała ona na ich pobiciu przez inne zakonnice, te bardziej posłuszne. Takie polecenie osobiście wydała im matka przełożona, więc to właśnie ją prokuratura oskarżyła o dokonanie tych 2 morderstw. Łącznie 7 ofiar. Do tego dochodziły jeszcze nieumyślne zabójstwa z powodu zaniedbania. Zaliczono do nich wszystkie przypadki śmierci, jakie miały miejsce w klasztorze, czy to z powodu chorób, czy panujących tam złych warunków. Uwzględniono nawet te przypadki, w których ktoś zmarł z powodu starości. Łączna ich liczba 177.
oczekiwaniu na proces zakonnicy, którą grecka prasa określiła mianem najgorszej kobiety stulecia, w całym kraju zawrzało. Przeciwnicy oskarżonej zakonnicy ścierali się z jej zwolennikami. W gorącą dyskusję włączył się także grecki kościół prawosławny, który potępiał sektę starokalendarzowców, nazywając jej członków heretykami. Duchowny przywódca greckiego kościoła prawosławnego, arcybiskup Aten, głośno domagał się natychmiastowego osądzenia kontrowersyjnej zakonnicy i skazania jej na najwyższy wymiar kary. Jego stanowisko wywołało prawdziwą wściekłość zwolenników starokalendarzowców, którzy w Mariam Sulakiotis zaczęli widzieć męczennicę za wiarę. Oskarżenie jej o dokonanie zbrodni wprost nazywali wyssanymi z palca bezpodstawnymi pretekstami do pozbycia się zakonnicy za to, że odważyła się odejść z greckiego kościoła, aby założyć swój własny, zdaniem jej obrońców, bardziej ludzki i pomagający biednym. Po pojawieniu się zapowiedzi porwania arcybiskupa z zamiarem wymienienia go na uwięzioną zakonnicę, a w razie, gdyby taka transakcja się nie udała, zabicia w ramach odwetu, przez następne miesiące zmuszeni byliśmy strzec jego domu w celu zapewnienia mu należytego bezpieczeństwa. Ta informacja dotarła nawet do Ameryki, a w ostatnim tygodniu lutego 1951 roku o tych wewnętrznych greckich problemach szeroko pisały najpopularniejsze dzienniki na całym wschodnim wybrzeżu. Właściwy proces zakonnicy rozpoczął się latem 1953 roku. Prokuratura była pewna swojego zwycięstwa, ale obrońcy oskarżonej robili wszystko, co było w ich mocy, aby uratować ją przed skazaniem. Przekazywanie majątków klasztorowi argumentowali praktyką stosowaną powszechnie w innych tego typu klasztorach. I to na całym świecie. Ludzie, wstępując do takich miejsc, traktują złożenie tzw. ślubów ubóstwa jako oczywistość i niejako warunek konieczny. A przecież trudno pozostać ubogim, gdy wciąż jest się właścicielem większego lub mniejszego majątku. Dlaczego na wszystkich aktach własności widniało jej nazwisko? To oczywiste. Jej klasztor nie posiadał odpowiedniego statusu prawnego, wymaganego w Królestwie Grecji, do zawierania takich umów. Zgodnie z prawem, majątek matki przełożonej był jednocześnie majątkiem klasztoru, którym zarządzała. To ona była tam najważniejszą postacią, więc naturalnie to właśnie ona podpisywała wszystkie dokumenty. Obrońcy oskarżonej dwoili się i troili. Podkreślali jej zasługi odniesione podczas II wojny światowej. W tym celu przedstawili list marszałka polnego, naczelnego dowódcy wojsk brytyjskich na obszarze Morza Śródziemnego. Przeczytali przed sądem specjalne podziękowania, skierowane pod adresem przełożonej klasztoru. Za pomoc udzieloną brytyjskim żołnierzom walczącym w Grecji podczas konfliktu. Zdaniem obrony, ludzie, których pozbawiła życia, w większości byli w bardzo podeszłym wieku. Dodatkowo wielu z nich chorowało na gruźlicę, chorobę wówczas śmiertelną, na którą nie było lekarstwa i umarliby bez względu na to, czy blisko nich przebywała oskarżona, czy też nie. Poza tym prokuratura nie zgromadziła żadnych bezpośrednich dowodów na jej udział w ich śmierci. Kobieta nie przyznała się do winy. Twierdziła, że wszystkie oskarżenia wobec niej były jedynie szatańską fikcją. Obecni na sali dziennikarze podkreślali jednak w swoich sprawozdaniach, że przez cały proces oskarżona nie ukrywała swojej pogardy dla greckiego wymiaru sprawiedliwości. Grecki sąd nie podzielił zdania obrońców zakonnicy. Została uznana winną zarówno popełnienia 7 morderstw, jak i wszystkich pozostałych nieumyślnych zabójstw przez zaniedbanie. Za morderstwa usłyszała wyrok 10 lat więzienia. Za zabójstwa dołożono jej kolejne 4 lata. Łącznie za kratkami miała spędzić 14 lat. Dla niej był to wyrok niemal jednoznaczny z dożywociem. Tuż po procesie stan jej zdrowia bardzo się pogorszył. Zamiast do celi od razu trafiła do więziennego szpitala. Spędziła w nim nieco ponad rok. 23 listopada 1954 roku zmarła. Została pochowana na terenie klasztoru, którym zarządzała, tuż obok ojca Mateusza. Po jej śmierci klasztor nadal funkcjonował, ale tym razem grecka policja bacznie przyglądała się jego działalności.
Gdy kilka lat później w jego pobliżu doszło do serii tajemniczych zaginięć młodych kobiet, pierwszym miejscem, które postanowiliśmy sprawdzić, był właśnie klasztor na Sosnowym Wzgórzu. Trop ten okazał się jednak fałszywy. Starokalendarzowcy nadal prowadzą swoją działalność misyjną, pozostając w separacji z głównymi kościołami światowego prawosławia. Z czasem pamięć o tych wydarzeniach zatarła się do tego stopnia, że prawda zaczęła się mieszać z legendą. Niektóre fakty zastąpione zostały plotkami, które do dziś można usłyszeć od mieszkańców wsi w pobliżu klasztoru. Niektórzy z nich uparcie przekonują, że prawdziwa liczba ofiar tej złej zakonnicy była znacznie większa niż podano w gazetach. Zdaniem niektórych miała nawet przekroczyć 500. Wielu dziennikarzy zaczęło ją nazywać Matką Rasputin w nawiązaniu do słynnego rosyjskiego mistyka i kaznodziei. Matka Mariam do dzisiaj ma w Grecji swoich zwolenników. Bronią oni jej dobrego imienia, próbując przekonać wszystkich, że kobieta stała się tylko niewinną ofiarą czarnej propagandy greckiego kościoła prawosławnego wymierzonej we wrogich mu zbuntowanych starokalendarzowców. W dodatku skutecznie podsycanej przez zawsze żądną sensacji opinię publiczną. Która strona w tym sporze ma rację? Możliwe, że jak to często bywa w podobnych sprawach, prawda najprawdopodobniej leży gdzieś po środku. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Kerry Seagrave, Women, Serial and Mass Murderers, wydana w Jefferson w Karolinie Północnej w roku 1992 przez wydawnictwo Macfarland & Company. Artykuł Mother Rasputin, Greece's Killer Nun, opublikowany 28 sierpnia 2022 roku na portalu Medium. Artykuł Mother Rasputin, They Aptly Named Her Wickedest Woman of the Century, opublikowany 26 listopada 1954 roku w dzienniku Sydney The Sun. Artykuł Embezzled Nun Dowries Amassed Fortune, opublikowany 25 listopada 1954 roku w dzienniku Morning Bulletin. Artykuł Nuns Charged with Abduction, opublikowany 26 stycznia 1951 roku w dzienniku The Mercury. Artykuł Convent Headquarters of Crime, opublikowany 18 listopada 1953 roku w dzienniku Leicester Evening Mail. Artykuł Greek Primate Guarded from Old Calendarists, opublikowany 23 lutego 1951 roku w dzienniku The Boston Daily Globe. Artykuł Sick Greek Women of Calendarist Cult, opublikowany 31 grudnia 1968 roku w dzienniku Cedar Rapids Gazette. Artykuł Mariam Soulakiotis, The Greek Serial Killer Nun Who Still Has Followers to This Day, opublikowany 26 stycznia 2023 roku na stronie Greek City Times. Podcast Mariam Soulakiotis, Mother Rasputin, opublikowany w serwisie Spotify na kanale Murder by Murder, A History of the World, w roku 2023. Podcast Mariam Soulakiotis aka Mother Rasputin, opublikowany w serwisie Spotify na kanale Murder on Silk Road, w roku 2023.